Witaj. Bardzo się cieszę, że chcesz podjąć współpracę jako wolontariusz z Ekonomicznym Uniwersytetem Dziecięcym. Moim celem jest opowiedzieć Ci, jak ta współpraca będzie wyglądać. Przed każdymi zajęciami organizujemy spotkania z naszymi wolontariuszami. W ich trakcie uzyskasz szczegółowe informacje na temat podziału zadań. Każda wizyta na uczelni jest dla dzieci oraz ich rodziców sporym wydarzeniem. Jednym z zadań, jakie możesz otrzymać, jest praca w punkcie rejestracji. Nasi mali studenci potwierdzają swoją obecność na liście oraz otrzymują wpis do indeksu. Na Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym jest jeszcze jeden moment, kiedy będziecie mogli stanąć po drugiej stronie i tym razem sprawdzać, a nie pisać egzamin. Na ostatnich zajęciach przeprowadzamy wśród studentów Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego test z zakresu zrealizowanego materiału. Choć przystąpienie do niego nie jest obowiązkowe, wielu studentów podejmuje ten trud. Stawką jest nie tylko satysfakcja i duma z wyniku. Aż 3 osoby, które wykażą się największą wiedzą w teście, otrzymują bardzo wartościowe nagrody rzeczowe. Wróćmy jednak do realizacji zajęć. Zajęcia na Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym to nie tylko wspaniała zabawa w małych naukowców. To również nauka współpracy w grupie. Nasi studenci przed każdymi zajęciami za pomocą losowania dzieleni są na grupy, w których mają okazję uczyć się, jak wspólnie pracować z innymi uczestnikami. W ten właśnie sposób studenci trafiają do swojego opiekuna, który wspiera utworzoną grupę w trakcie prac warsztatowych. Spotkania składają się z 3 części: wykładu, warsztatów i prezentacji grup. W trakcie wykładu, który trwa maksymalnie 40 minut, razem z małymi studentami słuchasz prowadzącego, jednocześnie zwracając uwagę, czy nikt nie przeszkadza jemu oraz pozostałym uczestnikom. Później stajesz się kimś w rodzaju asystenta wykładowcy i opiekujesz się grupą w trakcie prac warsztatowych, które następują bezpośrednio po wykładzie i trwają zazwyczaj około 20 minut. Każda grupa otrzymuje do wykonania zadanie, a przygotowane rozwiązania są później prezentowane na forum przez reprezentantów grup. Zobaczmy teraz, jak warsztaty będą wyglądały z Twojej perspektywy. Po pierwsze, upewnij się, czy wszyscy zrozumieli każdą część polecenia oraz treści przekazane w trakcie wykładu. Przypomnij krótko zasady pracy, czyli poproś małych studentów, by pamiętali o szukaniu uzasadnień dla swoich pomysłów oraz o ograniczonym czasie na przygotowanie prezentacji. Wyświetlany na ekranie stoper pokazuje, ile czasu zostało do końca pracy. Poproś również, by zastanowili się, kto będzie później prezentował ich rozwiązania przed wszystkimi. Opiekun często odpowiada na merytoryczne pytania związane z treścią wykładu lub zadania. Pamiętaj jednak o celu warsztatu, którym jest w miarę możliwości samodzielna praca dzieci i kształtowanie umiejętności współpracy. Dlatego też tak staraj się kierować pracą studentów, by jak najbardziej ich angażować. Zamiast podpowiadać im gotowe rozwiązania, zachęcaj do wspólnej dyskusji, do tłumaczenia sobie niejasnych kwestii. Na warsztatach nie ma złych pytań oraz błędnych odpowiedzi. To właśnie tutaj, na Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym, uczą się, jak dobierać logicznie argumenty oraz myśleć przedsiębiorczo. Może się zdarzyć, że będziesz opiekować się grupą, w której kilka osób nie będzie zaangażowanych w pracę, lub jedna osoba swoją aktywnością będzie dominowała nad pozostałymi członkami grupy. Jak sobie radzić w takiej sytuacji? Staraj się przydzielać niezaangażowanej osobie jakieś zadanie. Może to być policzenie czegoś, zapamiętanie informacji, które później mogą okazać się być ważne, lub po prostu zapisanie pomysłów grupy na kartce. Bardzo łatwo jest takiej osoby nie zauważyć,
kiedy siada poza tworzonym przez grupę okręgiem. Dlatego też staraj się dzielić swoją uwagę pomiędzy przekazywanie dzieciakom wiedzy, nakierowywanie ich na dobre rozwiązania, pilnowanie ładu oraz aktywizowanie uczestników. Z czasem przychodzi to coraz łatwiej. A co z tak zwanymi małymi ekspertami? Czyli dziećmi, które bardzo dużo wiedzą, mają bardzo dużo pomysłów, ale nawet na chwilę nie chcą oddać głosu kolegom i koleżankom. Takiej sytuacji nie można zignorować, ani też dać się jej zaskoczyć. Powiedz grzecznie takiej osobie, że doceniasz jej wiedzę oraz pomysłowość i staraj się zachęcać ją do dyskusji z innymi. Pytaj o zdanie pozostałe dzieci. Taki silny lider potrafi bardzo onieśmielić, a nawet zniechęcić pozostałych członków do pracy. Dlatego też, kiedy zorientujesz się, że masz do czynienia z taką sytuacją, rozdzielaj rolę. Poproś kogoś innego niż wspomniany lider do zaprezentowania pracy grupy na forum. Jednych członków poproś o zebranie wszystkich argumentów i podjęcie decyzji. Innych o zapisanie wszystkiego na kartce. Porozmawiajmy jeszcze przez chwilę o sytuacjach, które choć rzadko mają miejsce, kosztują sporo emocji opiekuna, czyli o agresywnym zachowaniu studentów względem pozostałych uczestników. W przypadku nagannego zachowania dziecka musimy stanowczo i od razu zwrócić mu uwagę. Gdyby takie działanie nie odniosło skutku, wolontariusz lub przedstawiciel organizatora, który zawsze jest w pobliżu, wyprowadza agresywne dziecko z sali. Wyjaśnia niestosowność zachowania oraz ustala warunki powrotu do grupy. Nie możemy wrócić z dzieckiem, które nie uspokoiło się i nie obiecało poprawić swojego zachowania. Jako opiekun, nawet jeżeli samodzielnie poradzisz sobie w takiej sytuacji, proszę zgłoś ją lokalnemu koordynatorowi. Sytuacji wymagających od opiekuna rozwagi i umiejętności szybkiego reagowania w trakcie warsztatów jest wiele. Każdą jednak z nich łatwiej rozwiązać, jeśli pamiętać będziesz o kilku podstawowych zasadach. W trakcie zajęć Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego jesteś jego przedstawicielem. Twoje zaangażowanie i praca stanowią wizytówkę naszego zespołu. Twoje wsparcie w trakcie zajęć, bez względu na zadanie, jakie wykonujesz, bezpośrednio przekłada się na realizację założonych przez uniwersytet celów. W trakcie zajęć Twoim zadaniem jest wesprzeć wykładowcę, zarówno podczas wykładu, na przykład poprzez pilnowanie porządku, jak i w czasie warsztatów, poprzez mądrą pomoc studentom w wykonaniu zadania oraz jego prezentacji. Co to oznacza? Najważniejszymi elementami Twojej pracy nad zadaniem warsztatowym jest budowanie świadomości ekonomicznej małych studentów. Dlatego pomagaj zrozumieć, pomagaj współpracować, ucz argumentować. Wszystkim nam zależy na jak najlepszym funkcjonowaniu Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Dlatego dziel się z nami swoimi spostrzeżeniami i zadawaj nam pytania. Bądź aktywny! Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to bardzo duże przedsięwzięcie. Dzisiaj przedstawiłam Ci tylko kilka niezbędnych informacji. Kompendium wiedzy na temat tematów zajęć, założeń oraz organizacji Uniwersytetu, jak również aktualnych wydarzeń z jego życia, znajdziesz na naszej stronie internetowej www.uniwersytet-dziecięcy.pl. Witaj w naszym zespole! Dziękuję Ci za spotkanie i do zobaczenia na zajęciach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego.